Kochani, dziś zapraszam Was na haul zakupowy. Będzie to dość spory haul, dlatego też polecam wziąć sobie coś do jedzenia i picia, usiąść wygodnie i mam nadzieję mile spędzić ze mną czas. Jeśli chodzi o sklepy, które tutaj się pojawią, będzie to Primark, będzie Home Bargains, Poundland i będzie też sklep taki, oto sklepik, gdzie możemy znaleźć rzeczy do kąpieli, woski i świece, z tego co pamiętam. Więc troszkę tego będzie, nie przedłużając, zaczynajmy, bo ja jak zawsze się rozgadam. Zacznę może od Primark, od sklepu, gdzie tak naprawdę nie wydałam wiele. Zakupiłam kilka rzeczy dla swojego chrześniaka. Nie wiem, czy Wam je tutaj pokazywać, pewnie ich nie pokażę, bo nie jest to kanał jakiś tam mamusiowy, czy tam poświęcony dzieciom. Tak czy inaczej, koszulki z Primark, w których się zakochałam i z których jestem niesamowicie szczęśliwa. Jedną z nich mam już na sobie, ubrałam ją właśnie na potrzeby filmiku. Jest ona właśnie w takie łapki, rączki. Nie wiem, one kojarzą mi się z Turcją, może się mylę. Na pewno jest to powiązane z jakimiś wierzeniami, religią, przynajmniej tak mi się wydaje. Tak czy inaczej, jest to pierwsza koszulka, kosztowała 3 funty, tak jak i reszta. Kolejną, którą zakupiłam, będzie biała i ta biała koszulka została przeze mnie zakupiona w rozmiarze 14. I powiem Wam, że naprawdę, naprawdę świetnie leżą to koszulki, są super skrojone. One kosztowały tylko 3 funty, więc uważam, że naprawdę niedużo. Zwłaszcza, że jakość jest dość dobra, super na lato. Kolejną koszulką będzie koszulka czarna, która niesamowicie leży i tak fajnie wyszczypla figurę, że naprawdę szok. Tutaj mamy taki napisik, który praktycznie centralnie przechodzi nam na okolicy biustu. I czwartą koszulką, którą kupiłam, również koszulką, która ma nadruk i która jest czarno-biała, jest koszulka właśnie z takim nadrukiem, również bardzo fajnie się w niej czuję. Ona ma tutaj taki system podwiniętych rękawków, nie wiem, czy będziecie to widzieć, ale bardzo, bardzo fajnie to wygląda. Nie wszystkie te koszulki mają właśnie takie podwinięte rękawki, ta akurat jest całkiem normalnie tutaj uszyta. Jeśli chodzi o Primark, zakupiłam sobie również taką zwykłą na szeleczkach, po prostu elastyczną koszulkę, która, słuchajcie, na pewno mi się spisze. Zwykła, na bardzo cienkich szeleczkach, kosztowała jedyne 1,80 funta, więc po prostu groszowe sprawy. Uważam, że takie rzeczy to naprawdę warto kupować w Primark, bo można często wymieniać, a typowo na sezon w sam raz. Zakupiłam jeszcze skarpetki czarne, 7-pak za 2 funciki, podzielę się z mężem, bo tutaj mamy numerację od 4 do 8, więc spoko, bo mój mąż nosi 8, więc podzielimy skarpety. Tutaj mam taki biustonosz, powiedziałabym właśnie bez szeleczek, bez żadnych usztywnień. Ma tutaj lekki push-up, ale naprawdę nieduży. Chciałabym sprawdzić, czy coś takiego się u mnie spisze. Właśnie latem byłoby fajnie, gdyby można było zakładać coś takiego. Ja w tym momencie chciałabym nosić właśnie jakieś bluzeczki takie bez ramionczek, w ogóle bez rękawków, bo mam w tym momencie 2 tatuaże i bardzo mi się podoba, jak one prezentują się na moich barkach. Zakupiłam jeszcze takie stopki za 2,55 par. Takie właśnie do balerinek w sam raz. Ja lubię zresztą takie krótkie skarpetki. Nie lubię długich skarpet, nawet zimą wolę zdecydowanie krótsze. Więc super. I zakupiłam sobie jeszcze w Primark, słuchajcie, na pewno jedną rzecz tutaj przesiałam. A nie, mam. Zakupiłam sobie majtochy. Tutaj właśnie takie zwykłe, bawełniane, 5 par za 3 funty, więc
cóż chcieć więcej. Ja potrzebowałam sobie zmienić, więc zmieniłam. I będąc przy kasie wziąłam sobie taki malutki lakierek różowy, ale fajny, taki mleczny różowy kolorek za 60 pensów właśnie przy kasie. I słuchajcie, to tyle chyba jeśli chodzi o Primark. I teraz szybciutko powiem Wam może o Home Bargains. I zacznę od tego, że pokażę Wam torbę. Torbę, którą sobie zakupiłam. I jest to torba w pasy, z takim właśnie marynarskim sznurem, czarno-biała, jak możecie zauważyć, która kosztowała 3,99. Bardzo fajna, bardzo duża, pojemna. Ja w tym momencie chodzę z synkiem na basen. Zresztą myślę, że jak będzie ciepło, będziemy jeździć nad ocean. I fajnie mieć taką torbę. I wyciągamy z tej torby raz, dwa. Zakupiłam płatki, które mnie zaciekawiły, płatki do zmywania właśnie lakieru z pazurków. 20 płatków, które mają zmywać, tonizować właśnie i nawilżać płytkę. I produkt ten kosztował mnie tylko 69 pensów w Home Bargains. Kolejną rzeczą z Home Bargains, niezwykle tanią, będą, słuchajcie, pojemniczki na lody, lody własnej roboty. Strasznie mi się to spodobało, kiedyś widziałam u Niesi właśnie coś takiego, tylko że ona miała troszkę inne te pojemniczki. W każdym razie stwierdziłam, że latem będę robić własnej roboty lody i tutaj mamy takie właśnie śmieszne, kolorowe z parasolką za funcika, dokładnie 99 pensów, więc naprawdę rewelacyjna cena. I jeśli chodzi o pojemność, to nie wiem, ale myślę, że taka właśnie jakaś podstawowa, funcik, naprawdę niedrogo. Kolejną rzeczą zakupioną w Home Bargains będą świece. Świece, które ja osobiście uwielbiam i które Wam polecam kupić. Ja przetestowałam naprawdę wiele zapachów z tego sklepu. Oni mają coś takiego, że... Wybaczcie za światło. Oni mają coś takiego, że po prostu jakby co sezon zmieniają jakby świece z zapacha. I to jest właśnie bardzo fajne w tym sklepie, że oni jakby co sezon, jesień, zima i właśnie wiosna zmieniają świece w sklepie. W tym momencie dostępne są świece Ice Cream i tutaj mamy Summer Party. Dwie świeczuszki, każda z nich kosztowała 3 funty, więc naprawdę super. Pachną po prostu obłędnie. Nie mogę ich porównać do Yankee Candle, bo nie są aż tak dobre, ale wiadomo, taka duża Yankee kosztowałaby pewnie około 20 funtów, no przynajmniej 15. Natomiast tutaj mamy świeczkę za 4, która naprawdę świetnie pachnie. Nie jestem pewna właśnie, czy one kosztowały 3,99 czy 2,99. Tak czy inaczej, wydaje mi się, że w tym przedziale te świeczuszki były dostępne. Dokładnie rzecz biorąc 2,99, więc gorąco Was zachęcam do kupna, bo po prostu jest rewelacja i pachną naprawdę świetnie. Kolejne rzeczy, które chcę Wam pokazać z tego sklepu, to będą bomby, bomby do kąpieli, które kosztują też bardzo niedużo, bo każda taka kuleczka kosztuje 69 pensów. Tutaj mamy strawberry, a tu mango. Nie wiem, jak one sprawdzają się w kąpieli, bo jeszcze tego nie testowałam, ale wydaje mi się, że cena jest naprawdę przystępna, bardzo, bardzo fajna. Jak zawsze w tym sklepie wzięłam też sobie moje ukochane płatki kosmetyczne, które są najlepsze, kosztują również 69 pensów i naprawdę gorąco Wam polecam. Ja wolę zdecydowanie takie większe do zmywania makijażu. Powiem Wam teraz szybciutko o Poundland. Jeśli chodzi o Poundland, kupiłam kilka rzeczy. Żel pod prysznic z firmy Radox, tym razem Feel Romantic, i tutaj mamy orchideę i boróweczki. Pachnie nieziemsko, nie wiem, czy będzie
miał tak intensywny zapach pod prysznicem, fajny, kremowy. Ja miałam z tej serii i byłam zadowolona. Zakupiłam sobie antyprespirant Dove Go Fresh 48 godzin. Będąc jeszcze w Poundland, zakupiłam, nie wiem dlaczego, stwierdziłam, że przetestuję For Sensitive Skin Tropical Sun i jest to, słuchajcie, ochrona przeciwsłoneczna 50+. Tu mamy 40 ml produktu. Nie wydaje mi się, żeby był to produkt tak wysoce chroniący jak te z, nie wiem, Garniera, Nivea czy innych firm, ale stwierdziłam, że wezmę, przetestuję. Może nie ma tutaj tej 50, może jest 20, ale tak. Ja tu sobie do Was gadam, a zorientowałam się, że właśnie rozłączyło mi się nagrywanie, nie wiem jakim cudem. Gadam do Was od 3 minut, a tu zero efektu. Tak czy inaczej mówiłam o Poundland. Byłam w Poundland na sekcji kosmetycznej i wzięłam sobie tam 4 rzeczy. Jedną z tych rzeczy jest eyeliner z firmy Maybelline. Jest to Hyper Glossy Liquid Liner. Jest to produkt, który ja już Wam oczywiście zeswatchowałam i który jest podobno właśnie wodoodporny, ma dawać jakiś połysk, zobaczymy jak się sprawdzi, fajnie, bo tylko i wyłącznie funcik. I w związku z tym, że robię sobie właśnie porządek na mojej kosmetyczce, na mojej stacji kosmetycznej, na toaletce, stwierdziłam, że wyrzucę stare kredki, kupię sobie nowe. I mam tutaj dwie kredeczki do ust i jedną do oczu i może właśnie od tej do oczu zacznę. Jest to kredka z firmy Rimmel Scandalize Waterproof numerek 004 Taupe. Kredka bardzo, bardzo, bardzo kremowa. Nie wiem, czy widzicie tego swatcha tutaj. Kolorek, tak jak sama nazwa wskazuje, taupe. Nie wiem jeszcze dokładnie jak ją wykorzystam, bo kupiłam bardzo podobną, tylko że grubszą. Kolejną rzeczą będzie i będzie to seria, słuchajcie, Long Lasting Finish. Ja tak jak mówię, już Wam kredeczki zeswatchowałam, bo gadałam do Was bez nagrywania tego. I to jest odcień 007 Rose Quartz. Nie wiem jak to się wymawia dokładnie. W każdym razie tutaj macie numerację i nazwy tego produktu, a swatcha, słuchajcie, macie tutaj. Kredka nie jest ani miękka, ani twarda, jest taka w sam raz moim zdaniem. Na pewno będzie się długo utrzymywać i drugą kredeczką, również produktem do ust, będzie kredka tym razem wysuwana. Kredeczka o odcieniu właśnie takiego wina czerwonego. Jeśli chodzi o serię tej kredki, to jest to taka oto seria. Ja nie będę sobie łamać języka może, bo tutaj coś wymyślę, co jest zupełnie niezgodne z prawdą i nie wiem, czy jest tutaj widoczny numerek 057 Ravish. Też nie wiem, czy poprawnie to wymawiam, w każdym razie 057. Kredeczka wysuwana, taka lekko właśnie ścięta. I kolorek właśnie, tak jak mówię, takiego czerwonego wina. Więc fajnie, że udało mi się te rzeczy w Poundland dostać. Bomb Cosmetics. Nie wiem, czy kojarzycie te sklepy. Ja mam u siebie w mieście i była właśnie fajna promocja, że jakby przy zakupie za 5 funtów można było wybrać sobie jakby dodatkową bombę do kąpieli z Afriko. Ja, słuchajcie, kupiłam 3 produkty, które i tak były na przecenie, bo kosztowały 1,99 funt. Wzięłam 2 takie serducha. Jeśli chodzi o nuty zapachowe tutaj występujące, to nie mam pojęcia, ale bardzo, ale to bardzo ładnie pachną. Ja powoli zbieram właśnie paczuszkę dla moich ukochanych youtuberek.
z którymi będę się widzieć w wakacje. I wzięłam taką jedną różaną z kawałkiem właśnie róży, która również pięknie pachnie. A gratis po prostu mnie rozbawił, rozśmieszył, bo słuchajcie, ta bomba w gratisie jest tego rozmiaru, jest taka malutka, z tym, że wydaje mi się, ona tutaj ma prawdziwe kawałki czekolady i pachnie nieziemsko, to trzeba przyznać, więc gorąco zachęcam Was do odwiedzenia tego sklepu. Oni nie mają drogich produktów, więc przypuszczam, że na pewno się tam obkupicie i będzie fajnie. I został mi sklep ostatni na koniec, o którym zapomniałam Wam wspomnieć, wymieniając te, o których będę mówić. I będzie to sklep Savers. Sklep, który, słuchajcie, jest fenomenalny, ma tak tanie, fajne produkty, że naprawdę szok. Ja Was gorąco zachęcam do odwiedzenia tego sklepu, bo naprawdę można znaleźć dużo, dużo niższe ceny niż w innych sklepach. Przykładowo ja kupiłam sobie suchy szampon za 1,80 funta, a w Bootsie takie szampony są za 3-3,5 funta, więc uważam, że warto. Te szampony są tam w takiej cenie stałej. Jeśli chodzi o promocję, to ja nigdy nie widziałam promocji na te suche szampony. Zakupiłam również do testów suchy szampon z Panty, kosztował funcika, i z takiej marki typowo właśnie z Savers. Tutaj mamy właśnie taki oto zapach, który szczerze mówiąc naprawdę jest bardzo fajny. Jeśli chodzi o te suche szampony, to ja je przetestuję, zobaczymy, czy są one tak dobre jak Batis. I słuchajcie, obkupiłam się niesamowicie w maseczki właśnie, które w internecie są za 1,50 funta, a w Savers są za 69 pensów, coś takiego. Mam tutaj paragonik, więc sobie sprawdzę, tak, dokładnie 69 pensów. I tutaj mamy właśnie błotną maseczkę, tu mamy maseczkę z ogórkiem i jabłuszkiem, tu mamy maseczkę znowu błotną, tu mamy z witaminą C, jakąś tam właśnie z olejkiem z pomarańczy, więc po prostu rewelacja. Ja już jedną taką maseczkę zużyłam, 69 pensów za dwupak, to jest po prostu rewelacja. I co, kochani, to tyle. Tak jak mówiłam, mega, mega wielki haul. Ja to muszę wszystko ogarnąć, bo nie chcielibyście tego widzieć. Ślę Wam jak zawsze gorące buziaki.